ministrze. Chciałam zapytać stronę rządową, projektodawców ustawy o efektywności energetycznej, czy 800 milionów złotych, czy to jest dużo, czy to jest mało pieniędzy? Pytam nieprzypadkowo, ponieważ o taką kwotę zabiega aktualnie około 500 podmiotów. To są spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, jednostki samorządu terytorialnego, w tym starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz ich jednostki i zakłady budżetowe. Walczą, by odzyskać swoje pieniądze za wykonane przedsięwzięcia energooszczędne zrealizowane po 1 stycznia 2011 roku. Uczciwość nakazuje nie zmieniać zasad gry w trakcie jej trwania. Oczywistym jest, iż opisywane podmioty podejmują działania na podstawie obowiązującego prawa oraz mając pełne zaufanie do stabilności prawa w Polsce. Dlatego tym bardziej należy uczynić wszystko, aby wprowadzić zmiany do projektu ustawy, do artykułu 58, polegającą na tym, by nowa ustawa weszła w życie dopiero po 1 stycznia 2017 roku. Takie rozwiązanie utrzyma możliwość otrzymania przez powyższe podmioty, przez wielu inwestorów białego certyfikatu do końca 2016 roku, a w konsekwencji pozwoli mi uzyskać częściowy zwrot kosztów zrealizowanych już inwestycji. Dziękuję pięknie.